Rozdano 5000 kamizelek odblaskowych, a tym samym rekord liczby uczestników zagłębiowskiej masy krytycznej został pobity. To aż o 1000 rowerzystów więcej niż w ubiegłym roku i zarazem najwięcej od 11 lat. Z założenia powinien to być właśnie taki głos rowerzystów, żeby budować infrastrukturę, żeby drogi rowerowe powstawały w wysokich standardach, żeby miasta inwestowały w systemy roweru miejskiego, żeby budowały parkingi. Ale ja myślę, że to też jest takie otwarcie sezonu, taka impreza majówkowa, niekoniecznie trzeba do tego dorabiać ideologii. Tym bardziej, że od 1 czerwca po Sosnowcu mają jeździć rowery miejskie, a w wakacje zakończyć się mają prace związane z budową 25 km tras rowerowych. Wokół nas jeszcze wielki plac budowy, bo całe centrum miasta przebudowie, już drogi gotowe, ale chodniki i ścieżki rowerowe jeszcze, także wszystko w trakcie i myślę, że już te wakacje będą takim otwarciem, całkowitym otwarciem tego, co żeśmy zaplanowali na ten rok. Pogoda dopisuje, bardzo ciepło, fajnie, można się opalić, akurat majówka, idealny plan. Co roku trasa zagłębiowskiej masy krytycznej kończy się w innym mieście, tym razem w Będzinie z okazji 660-lecia nadania mu praw miejskich.